Wchodzimy tutaj teraz, mamy jeszcze kilka minut, wchodzimy tutaj w tematykę pod lupą, czyli nasz stały cykl, omówienie wybranych rynków. No i zobaczcie, spójrzmy na tą historię i zauważmy, jak zachowywały się różne klasy aktywów, kiedy inflacja spada, czyli to, co mieliśmy, z tym mieliśmy do czynienia tak naprawdę przed 2021 rokiem, właściwie przed końcem 2021 roku, to zauważcie, że i akcje, właściwie większość aktywów zyskuje na wartości. Jedyne, co spada, to surowce. Dokładnie to mieliśmy. Jeżeli mamy okres, gdzie jest stabilna inflacja, czyli nie ma jakichś tam wielkich wahań, to zauważcie, że praktycznie na każdej klasie aktywów możemy zarobić, ale tak rozsądnie. Natomiast my jesteśmy w tym cyklu teraz. I ten cykl, tak jak mówiłem, no to było widać na danych, które normalnie analizujemy, że po prostu ta inflacja musi przyjść, bo nie ma możliwości, żeby taka masa pieniądza po prostu nie spowodowała i później COVID, te decyzje wszystkie, wiecie, o cięciu gospodarek, teraz Rosja, no nie było możliwości, żeby szczególnie dodruk nie spowodował inflacji. I historycznie wiadomo, że jeżeli przychodzi inflacja, a teraz ta inflacja przyszła i ona pewnie będzie się utrzymywała, może nawet wzrastała, to historycznie i surowce, zauważcie, surowce bardzo ładnie, dlatego mamy wzrosty na nich, po prostu to jest mechanika rynku, metale szlachetne, ale również spółki wydobywające te metale, czyli to są takie, wiecie, to są podmioty, które są na sterydach, bo jeżeli taka spółka na przykład ma, nie wiem, 20% marży, i złoto nagle pójdzie do góry o 50%, to akcje tej spółki szybują w powietrze, wiecie, tam po kilkaset procent po prostu, bo ten zysk robi się niesamowicie duży. Także warto sobie to uświadomić. I zauważcie teraz, jeżeli chodzi o ropę, bo to tutaj bardzo mocno wpływa na światową gospodarkę i dobiło tak naprawdę, jeżeli chodzi o inflację, no to zauważcie, że tutaj mamy wykres, który pokazuje, jak zachowywała się cena ropy, złota oraz metali przemysłowych podczas konfliktów militarnych w przeszłości. Tutaj to było tak, 80. to był Iran-Irak wojna, 90. 2003 i 2011, czyli cztery takie wydarzenia. I zauważcie, że zauważono, że najbardziej zawsze dostaje ropa naftowa i zauważcie, że to jest około 2 miesięcy od wybuchu konfliktu, ta linia to jest wybuch konfliktu, tu jest punkt zero, około 2 miesięcy te wzrosty bardzo mocno idą, po czym jest bardzo duża korekta. Już teraz wam mogę dać zajawkę, dlaczego myślę, że ropa naftowa, no oczywiście mocno nas tutaj przygniotła cenowo, natomiast najprawdopodobniej historia znowu się powtórzy, i po prostu jak wszystko wróci do normy, a zaraz wam pokażę, że już zaczyna wracać, to po prostu będziemy mieli bardzo duży zjazd w dół. No i zobaczcie, co na ropie się dzieje. Spójrzcie tutaj na ten wykres. Rynek ropy jest bardzo drogi, co widać tutaj. O tych wskaźnikach mówimy właśnie na warsztatach, są bardzo proste do zrobienia, tylko trzeba wiedzieć, jak to interpretować. Przy okazji chciałbym wam powiedzieć, że ropa w 2020 roku w marcu kosztowała minus 40 dolców. Minus, ujemna była cena na kontraktach terminowych. Po czym było widać na podstawie pełnych wskaźników już od 2016 roku, że rynek ropy zbiera siły i myślę, że jest to kulminacja pewna. To, co tutaj widzicie, tą taką szpilkę, oznacza, że rynek bardzo mocno zanegował dalsze wzrosty. Jak widzicie, było to w okolicach szczytów ostatnich i tutaj tego szczytu, także tutaj uważam, że ropa być może będzie tutaj chciała przetestować jeszcze sobie o te górne granice 120-130 dolarów, może do 140 podejdzie, jak tam się coś wydarzy, ale w momencie, kiedy będzie informacja, że się dogadała Ukraina z Rosją, że sankcje są znoszone, że Rosja może eksportować, to uważam, że na ropie będziemy mieli potężny zjazd w dół. Także tutaj być może troszeczkę nadziei wlałem w serca. Tak to wygląda przynajmniej technicznie i fundamentalnie. To, co dobija ekonomię tak naprawdę i zwykłych ludzi, to jest cena po prostu paliwa i oleju napędowego. I sama ropa naftowa to jest jeden z czynników tylko, natomiast zauważcie, co się dzieje z zapasami
ropy, to jest akurat w Stanach Zjednoczonych, no one są tak, no tutaj od dekady właściwie na najniższym poziomie albo blisko bardzo niskich poziomów, co oznacza, że po prostu te zapasy po prostu stopniały. Tutaj macie, ile przeciętny Amerykanin musi zapłacić za galon paliwa. Mam kolegę Amerykanina, po prostu nie może uwierzyć, mówi, że to jest tragedia. Ja się go pytam, ale słuchaj, to jest tak przecież tanio u was, u nas jest drożej. Tak, ale dla przeciętnego Amerykanina to już jest powód prawie, żeby na ulicę wyjść, nie? I po prostu tam zacząć strajki robić, ale zobaczcie, no po prostu pionowy wzrost. I tutaj mamy to, co stało się z dieslem. I dlaczego to się stało? Dlatego, że zauważcie, też pionowo w górę to jest spot premium, czyli zero oznacza, że po prostu, że była cena produkcji, jakaś cena hurtowa i stacje benzynowe dostawały po prostu to w cenie takiej, jaka jest wyprodukowanie, plus po prostu normalna marża i wszystko hula. Natomiast ze względu na to, że są teraz problemy w dostawach, to premium, tą nadwyżkę, którą trzeba zapłacić, żeby diesla dostać, no poszło po prostu kosmicznie w górę. Czegoś takiego to nie było pewnie, chyba jeszcze nigdy. No i zobaczcie, ile kosztuje sam diesel. Tutaj też po prostu jest pionowa szpica w górę z 200, czy tam powiedzmy 400, 600, no 600 tutaj było, ale w 2020 to było na poziomie 200. No, jest to potężny wzrost i dlatego widzimy to, co widzimy na stacjach benzynowych, ale pamiętajcie, że dlaczego tak jest? Dlatego, że ta sytuacja na rynku paliw jest bardzo poważna. Połowa importu diesla pochodzi z Rosji. Ja nie mówię tutaj o ropie, tylko mówię o dieslu, czystym dieslu albo czymś, co jest w połowie już przerobione. I gaz jest bardzo drogi. Żeby oczyścić i usunąć siarkę, czyli odsiarczyć paliwo, potrzebny jest wodór, który jest używany właśnie w tym procesie. Żeby zrobić wodór, to potrzeba dużo gazu. Gaz jest bardzo drogi, więc ropy tej niskosiarkowej na rynku jest bardzo mało. Wydobywa to tylko Angola i Nigeria, z tego co się orientuję. No i dlatego mamy to, co mamy. Tak jak mówię, takie piki cenowe nie trwają długo i tylko jak pojawią się jakieś tam lepsze jakieś widoki na dogadanie się Ukrainy z Rosją, powinno to skorygować i to bardzo mocno. No i słuchajcie, kto wciąż kupuje ropę? Mówiliśmy o sankcjach, ale okazuje się, że i to jest to światełko w tunelu według mnie, z którego się bardzo powinniśmy cieszyć tak naprawdę. Pomimo tego, że oznacza to dopływ kapitału z powrotem do Rosji, ale uważam, że sytuacja jest tak poważna, że takie jaskółki powinny nas po prostu cieszyć. Słuchajcie, tutaj spróbuję przetłumaczyć, być może mi się uda. W ten poniedziałek ministrowie krajów europejskich nie mogli się dogadać co do dalszego nakładania sankcji na Rosję. Jeżeli chodzi o gaz, tutaj macie, oraz o ropę naftową. Zobaczcie, Unia Europejska jest zależna w 40% od rosyjskiego gazu i 27% wszystkich dostaw ropy pochodzi z Rosji. Powiedzieli tutaj, że tutaj druga rzecz, powiedzieli, słuchajcie, że rafinerie, szczególnie we wschodniej Europie oraz w Niemczech, są prawie całkowicie zależne od rosyjskich dostaw. I zauważcie, tutaj podkreśliłem słowo. Tak naprawdę kupcy, to tak jak jest po prostu ten trend taki, niech firmy wychodzą z Rosji, nie kupujmy rosyjskich produktów, to podobnie było tutaj, jeżeli chodzi o tą ropę. A tam nie kupujmy tego, nie będziemy tam ich wspierać. No ale niestety to powoduje, że mamy bardzo duże problemy z dostawami i również z cenami. I zauważcie, że Rosja tutaj, i to jest to, co wam chciałem powiedzieć, Rosja produkuje dziennie około 10 milionów baryłek ropy. Przez te sankcje maksymalny taki spadek tego eksportu to jest około 3 miliony baryłek ropy, czyli 30%. Reszta idzie do Turcji, tak jak widzicie tutaj, ale również Chiny oraz Indie. Indie zaczęły kupować 4 razy więcej ropy od Rosji niż średnia z ostatnich lat. Także jest to no, bardzo ciekawa dynamika. Ale ja uważam, tak już podsumowując, ja uważam, że po prostu no nie ma mocnych, żeby tak z dnia na dzień powiedzieć, dobra, sankcje nakładamy i będzie wszystko dobrze. Po prostu tak się nie da. I mam nadzieję, że obie strony się tak zmęczą,
łącznie z Unią Europejską, na to, że po prostu jakoś się dogadają. Dobrze, gaz ziemny teraz, słuchajcie. To jest gaz ziemny. Tutaj na poprzednim webinarze mieliśmy gaz, to było chyba w listopadzie, z tego co pamiętam. Gaz był gdzieś tutaj, zaatakował te szczyty i tam cofnął. Ja wtedy mówiłem, że po takich wzrostach musi być korekta, ta korekta była. Gaz teraz znowu idzie do góry. Patrząc na ten wykres, to jest rynek bardzo silny. Jest to rynek, który może nas zaskoczyć jeszcze, uważam. Natomiast nie przejmowałbym się, jeżeli się te ceny zatrzymają w pobliżu 6 dolarów jeszcze, czyli tam pójdą powiedzmy około 10-15% do góry. Jeżeli przebije tutaj ten poziom powiedzmy 6,5 dolara za, to jest MMBT, czyli taka jednostka, w której się gaz sprzedaje, no to wtedy mamy tak zwany price discovery, czyli patrzymy, co dalej zrobi gaz i tutaj myślę, że spokojnie możemy wtedy zobaczyć to na 8 dolarów. Natomiast na razie bym się zbytnio nie przejmował, tym bardziej, że się sezon grzewczy już kończy, a to zazwyczaj ma bardzo pozytywny wpływ na ceny gazu, po prostu tego gazu idzie mniej. Także tutaj nic nie dzieje się specjalnego na gazie, ale to jest gaz notowany w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o europejski gaz, tam oczywiście on jest dużo wyżej i tutaj jest dużo większa zmienność. Pszenica. Zobaczcie, co się stało na pszenicy przez te właśnie obawy o tym, co mówiłem. Rynek jest ekstremalnie drogi, tutaj to widać. I zauważcie, ta szpila tutaj, no, zwiastuje, że ten rynek no, bardzo, bardzo mocno spadł przede wszystkim. Czyli zobaczcie, dotarł do tych szczytów historycznych. Zauważcie, od 2009 roku, czyli tam praktycznie 12 lat, od 8 właściwie, czyli 14 lat, no, mieliśmy te ceny takie tutaj w takim zakresie się konsolidowały. Natomiast teraz jest wystrzał. Dopóki nie dostaniemy informacji na temat tego, że pszenicę się udało zasiać, to myślę, że tutaj możemy mieć jeszcze bardzo, bardzo dużą zmienność. Nie wiem, co bym zrobił, gdybym był odpowiedzialny za pszenicę, ale najprawdopodobniej no, chciałbym tutaj trochę się jednak zabezpieczyć, bo następne 3-4 tygodnie są po prostu kluczowe. Ale jeżeli rynek by się ustabilizował, a on, oczywiście to jest sezonowe, w tym roku może być źle, za 2 lata może być już lepiej, to ja tutaj widzę powiedzmy ten zakres pomiędzy 800, czyli te 50%, zaraz ile 1800, około 30% w dół, ewentualnie dojście tutaj do tego poziomu, tutaj 585, myślę, że to jest całkiem realne, no ale zobaczymy, co się stanie. I słuchajcie, na koniec chciałem Wam, zanim przejdziemy do Q&A i takiego bardziej interaktywnej rozmowy, chciałem Wam pokazać tutaj coś, co otworzyło mi bardzo mocno oczy, a mianowicie jedną z takich zasad, które próbuję właśnie też na warsztacie bardzo podkreślam, jest to, że my jako kupcy musimy zrozumieć, że jeżeli płacimy pieniądze, to gdzie te pieniądze lądują. I tak jak wiecie, za transport, szczególnie morski, pomiędzy Chinami na przykład, Europą, Stanami Zjednoczonymi, to po prostu był kosmos. Wciąż te ceny są wysokie. To zobaczcie teraz, jak wyglądały wyniki największych spółek, firm, które zajmują się tym transportem. Zobaczcie, revenue, czyli przychody, w porównaniu do 2020 roku. Milion, no, 1,8, tutaj nie będę tam się bawił w te wielkie liczby, 1,8, zobaczcie, 5,6, 204% wzrostu. Profit, czyli marża operacyjna, czy zysk operacyjny, 145, 3 tysiące. Prawie 2000 wzrostu. Marża operacyjna 7,8, a średnio 15,8, 40, czyli prawie 50%, słuchajcie, marży operacyjnej. Profit netto 1235% w porównaniu do 2020. Tutaj wylądowało dużo naszych pieniędzy. Myślę, że jest warto sobie te dane przeglądać, jak będziecie rozmawiali o transporcie, robili kontrakty. Zobaczcie, zawsze jest ktoś, kto na zawirowaniach po prostu zarabia. W tym przypadku to były firmy transportowe, ale też spółki, które handlują stalą,
też mają niesamowite wyniki. Już nie miałem czasu, żeby to tutaj wrzucić, ale widziałem, tam też było, były kilkusetprocentowe po prostu zyski.